Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł, zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry Gear Jack. Jest to gra, która okazała się na dwóch platformach, Android oraz iOS. Kosztuje około 3,5 zł. Przejdźmy do nowej gry. Poziomów mamy 29. Nie jest to zbyt pokaźna liczba, jednak na ukończenie całej gry będziemy potrzebowali około 4 bądź 5 godzin. Wybierzmy sobie jakiś przykładowy poziom i zacznijmy rozgrywkę. Tak prezentuje się sam gameplay. Rozgrywką bardzo przypomina mi Raymana Jungle Run. Tutaj także mamy bardzo mały wpływ na poruszenie się naszego bohatera. Biegnie on cały czas do przodu, my możemy jedynie wykonywać takie czynności jak skakanie, turlanie się i spowalnianie czasu. Po drodze zbieramy przedmioty, które dodają nam punkty. Po każdym poziomie jesteśmy jakby weryfikowani. Jeżeli uda nam się uzyskać odpowiednią ilość punktów, to odblokowujemy jakby kolejne gwiazdki. Coś na zasadzie Angry Birdsów, że dany poziom uda nam się ukończyć na 3 możliwe punkty. Czasami mamy taką daleką dość odległość do skoczenia i wtedy potrzebujemy jakby wykorzystać kilka eventy. Teraz aktualnie zginąłem. W tej grze bardzo często się ginie, ona jest dość trudna. Poza tym sterowanie także nie należy do najlepszych, ale o tym w dalszej części tego filmiku. Kilka eventy sprowadzają się do tego, że musimy w odpowiednim momencie naciskać dany klawisz na ekranie. Całkiem pięknie prezentują się tutaj te spowolnienia, takie typowo matrixowskie. Bardzo mi się to podobało podczas grania w tą grę i na pewno jest to silny punkt tej produkcji, jak i też dość duży, jednak zbalansowany poziom trudności. Jednak jest to na pewno gra trudniejsza od Raymana. Zaczynamy kolejny poziom. Jeżeli chodzi o sterowanie, to gram na tablecie. Tutaj te przyciski są jakieś skalowane, chociaż moim zdaniem są one zbyt małe do prawidłowego grania. Czasami gra nie chciała jakby ze mną współpracować, naciskałem odpowiedni dany klawisz, a gra interpretowała tak, że po prostu tego nie nacisnąłem. Bardzo często tutaj przez takie błędy się ginie. Sama wielkość przycisków jest moim zdaniem dość mała i na tablecie powinny być przyciski zdecydowanie większe. Kolejnym utrudnieniem jest fakt, że czasami pojawiają się takie elementy, jak na przykład wcześniej były zamknięte drzwi i musieliśmy na nie nacisnąć palcem, żeby drzwi się odblokowały. Są to także takie elementy, które spadają nam na przykład elementy z góry i także je musimy wcisnąć palcem w odpowiednim momencie, żeby dany przedmiot się rozleciał, żebyśmy po prostu nie zginęli. I na takim dużym tablecie ciężko jest prawidłowo operować na przyciskach, jak i jeszcze naciskać na środek ekranu, żeby pozbyć się danego przedmiotu. Tak więc autorzy powinni lepiej przygotować tą wersję na tablet. Na samych smartfonach nie ma żadnych problemów i gra się naprawdę całkiem przyjemnie. Tak więc tylko na tablecie występuje, na dużych tabletach występuje tylko ten problem. Sama gra jest naprawdę bardzo wciągająca, pomimo tego, że tu się często ginie, jednak cały czas się ma tą ochotę, żeby poprawić coś, zagrać jeszcze raz, teraz być może mi się uda. Taki syndrom ostatniej tury, że tak to nazwę. Pomimo, że gra jest naprawdę... Pomimo tego, że gra nie wybacza błędów, jeżeli coś popełnimy w najmniejszym stopniu z wielkim błędem, to będziemy musieli ponawiać poziom. Tutaj przyspieszam ten filmik, ponieważ popełniam tutaj bardzo dużo głupich błędów. Nie chciałem, żeby ten filmik był tak bardzo długi,
żebyście musieli się męczyć tymi moimi failami na antenie. Są one spowodowane w większości właśnie przez te sterowanie, o którym już wspominałem wam wcześniej. Sama gra jest naprawdę warta polecenia i jeżeli uważacie, że na przykład Rayman jest grą zbyt łatwą i taką bardzo dziecinną i chcecie takich wyzwań, naprawdę polecam wam ten tytuł. Będziecie się czuli w nim jak ryba w wodzie. Jest on naprawdę bardzo zbalansowany, ale poziom trudności znacznie jest wyższy od tego z Raymana Jungle czy też najnowszej wersji. Po ukończeniu niektórych poziomów otrzymujemy tu także możliwość jakby ulepszenia naszego bohatera. Ja niestety już nie mam takich punktów, bo już je wcześniej wykorzystałem. Jednak jeżeli to będziemy grali pierwszy raz, będziemy mogli sobie tutaj punkty przydzielić do poszczególnych elementów, jak na przykład bieganie, czy wślizgi, spowalnianie czasu, skoki. Jest to całkiem przyjemne i w grze możemy to rzeczywiście odczuć. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o grę Gin Jack. Jest ona dostępna na platformie Android oraz iOS. Kosztuje około 3,5 zł, więc wydatek nie jest zbyt duży. A jeżeli lubicie gry tego typu i szukacie wyzwań, naprawdę polecam. Zapraszam także do przeczytania tekstowej recenzji na wideotesty.pl oraz do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!